Pomysł na aranżację nawet zupełnie małego mieszkania, praktyczna wyspa w kuchni i propozycja na to, jak wprowadzić trochę koloru do wnętrza. Między innymi o tym będzie dzisiejszy odcinek. Jesteśmy na osiedlu Dąbrówka Leśna Polana, gdzie zobaczymy przytulne mieszkanie pod klucz o powierzchni 33 m2. Zapraszam! Kompaktowe mieszkania w budynku o nazwie Logo mają od 27 do 57 m2. Posiadają do wyboru ogródek, balkon albo taras. My zobaczymy propozycję na start. 33 m2 z akcentem zieleni, płytkami z geometrycznymi motywami oraz autorską wyspą między kuchnią a salonem. Choć mieszkanie jest niewielkie, właścicielce udało się zaprojektować kilka odrębnych stref. Na filmie zobaczymy przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchennym i wyspą, a także wygodną łazienkę z prysznicem i sypialnię. Przedłużeniem ponad 30-metrowego mieszkania jest balkon. Maksimum funkcji na małym metrażu, gdzie liczy się każdy centymetr. Nic dziwnego, że w mieszkaniu odpowiednim dla singla lub pary znalazła się pojemna kuchnia wykonana na wymiar. Posiada kompletne wyposażenie, w tym piekarnik i zmywarkę, a jej forma została dokładnie przemyślana. Aby zwiększyć ilość miejsca na przechowywanie, właścicielka tego mieszkania zdecydowała się na pojemne szafki po sam sufit, które wykonał stolarz, ale po kolei. Żeby zyskać takie wrażenie wizualnej lekkości, wprowadzono dwa typy frontów. Szafki górne wykończono laminatem w białym kolorze, podobnie szafki dolne, natomiast środkowy moduł został wykończony laminatem w kolorze drewna. Dokładnie jest to kolor jesionowy. Zauważcie, że on ma taką wyczuwalną fakturę imitującą drewno. W efekcie udało się zyskać takie wrażenie lekkości, mimo że kuchnia stanowi jednak mocny akcent w strefie dziennej. Podoba mi się to, że w tak niewielkim pokoju pomyślano o tym, żeby zamiast stołu postawić wyspę kuchenną. I zobaczcie, że ona może tutaj pełnić kilka funkcji. Dzięki pozostawieniu wolnej przestrzeni pod blatem może być stołem, gdzie spożywamy posiłki, może być też dodatkowym blatem roboczym, gdzie przyrządzamy jedzenie, no i oczywiście miejscem spotkań i rozmów z przyjaciółmi. Zobaczcie, że znajduje się tutaj również taka mała półeczka w sam raz na różne drobiazgi. Bardzo podoba mi się też to, że wyspa została wykończona tym samym laminatem co szafki kuchenne. Dzięki temu ona stanowi taką wizualną kontynuację kuchni. Wydaje mi się, że ona tak naprawdę nadaje ton całemu wnętrzu. To, jak ważną pełni tutaj rolę, dodatkowo podkreśla lampa, którą wykonano po prostu z kawałka drewna i wiszących żarówek. Ich kształty, kolory oczywiście możecie zmieniać w zależności od stylu całego wnętrza. Jest więc praktycznie i efektownie zarazem. Dzięki jednolitej podłodze w jasnym odcieniu i zbliżonej kolorystyce ścian 33-metrowe mieszkanie zyskuje na przestronności. Meble w skandynawskim klimacie dają wrażenie lekkości. Ich wyposażenie w drewniane nóżki ułatwia codzienne sprzątanie. Takim mocnym akcentem w strefie dziennej jest ścianka działowa pomalowana na głęboki zielony odcień. To właśnie ona stanowi tło dla książek, dekoracji i ulubionych kwiatów właścicielki. Oczywiście można tu również powiesić zdjęcia, obrazy, albo jeśli wolicie, również telewizor. Po prostu pełna dowolność. Dajcie znać, jak wykorzystalibyście to miejsce. Tymczasem zapraszam Was na balkon. Zieleń odnajdziemy we wnętrzu, ale również za oknem. Bezpośrednie sąsiedztwo lasu umożliwia codzienne spacery w otoczeniu przyrody. Jednak by zaczerpnąć świeżego powietrza, w ogóle nie trzeba wychodzić z domu. Na balkonie dzięki praktycznym składanym meblom, roślinom i dodatkom można stworzyć przyjemne miejsce wypoczynku. W tym przypadku północna ekspozycja sprawia, że latem na balkonie jest przyjemnie chłodno. W takich warunkach świetnie poradzą sobie takie rośliny jak funkie, niezapominajki, żurawki czy bluszcz. Sprawdzonym sposobem na optyczne powiększenie mieszkania są lustra. W tym przypadku lustrzane tafle znalazły się na frontach szafy ubraniowej w sypialni. I zauważcie, że łóżko w sypialni ustawiono w taki sposób, żebyśmy mieli swobodny dostęp do garderoby. I w tym miejscu chciałabym zwrócić Waszą uwagę na bardzo ważną rzecz w małych mieszkaniach, a mianowicie na komunikację. Po prostu chodzi o to, żebyśmy zadbali o odpowiednie odległości pomiędzy meblami.
Na przykład w przypadku wyspy i szafek kuchennych to jest minimum 90 cm, a najlepiej 100 lub 120 cm, jeśli przestrzeń na to pozwala. Dzięki temu będziemy mieć swobodny dostęp do szafek i nic nie będzie blokować ich otwierania. Nawet w pochmurne dni w mieszkaniu odnajdziemy pogodny nastrój. W łazience z nowoczesnym prysznicem uwagę przykuwają kolorowe płytki w geometryczne wzory, które wbrew pozorom świetnie odnajdą się w małych przestrzeniach, pod warunkiem, że podkreślą jedną, maksymalnie dwie płaszczyzny. Dzięki temu unikniemy efektu przeładowania. Równie ważna co kolorystyka jest łazienkowa biżuteria. Chodzi o to, by wszystkie baterie pochodziły z jednej kolekcji, co nada łazience spójny charakter. Dziękuję właścicielce tego mieszkania, która samodzielnie urządziła swoje wnętrze, za jego udostępnienie, a Wam za wspólne oglądanie. Mogliśmy się przekonać, że na 33 m² można zmieścić wszystkie podstawowe funkcje, a nawet zbudować wyspę kuchenną. Mam nadzieję, że ten odcinek okazał się dla Was pomocny i być może wykorzystacie niektóre pomysły podczas urządzania Waszych mieszkań. Już niebawem więcej inspiracji. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.